Siedemdziesiątka. Co jest z tą grą? 2200. O kurde, ale bogactwo. Halo mamy tańsze. Mhm. Komora paliwa już na 1980. Łożyska 900 coś. Ciekawe. I jeszcze tutaj kolejne. Łożyska. O, MGUK ulepszone materiały. System o ERS. Łożyska są na ERS. To chyba w łożyska trzeba zainwestować, żeby mieć lepszy ERS, nie? No. O, i 8 level. Pozdrawiamy z rodzinką. To ulepszamy coś teraz? Czy jak? No możemy, możemy. Sporo mamy. No musimy ustalić. Tak. Wchodzimy w aero. W aerodynamice mamy DRS. O kurde, za niedługo możemy mieć coś, co wpływa na DRS. DRS, no. DRS mechanizmu uruchamiania za niedługo możemy mieć inny. Ale aktualnie to Halo. Klapy dodatkowe z go spoilera. Idąc dalej. W podwoziu nic. W silniku. Łożyska, które wpływają na system odzyskiwania energii. Komora spalania. I tyle, dobra. W wytrzymałości mamy MGUH, ulepszone materiały i MGUK. Co wolisz? No albo aero. W aero nie, bo Halo jest troszkę albo drogi. Komora spalania? Halo czy układ napędowy? Czy łożyska w sumie tam, bo tam łożyska wpływają na energię. To może weźmy Halo i od razu potem łożyska, jak sobie nazbieramy te 900. No, dobra. Dobra, to ja idę kupić Halo. Ryzyko awarii 17% będzie na Grand Prix Australii, czy 42, ale będzie na Grand Prix Brazylii już na prawdopodobnie? No nie wiem. To jest ile? Myślisz, że farcik dwa razy pod rząd? A nie, według mnie to już wątpię. Ej, ale jak zrobimy Halo, to może będziemy mieli dyfuzor zmiana układu, DRS mechanizm uruchamiania i płyty końcowe tylnego spoilera, które zmienią opór aerodynamiczny. No. Czyli same brzmi ciekawie. Wiesz co, z DRS mechanizm uruchamiania ja bym od razu potem zrobił. Mhm. Bo wygląda ciekawie. Nie powiem, że nie, bo wygląda. A co nam odblokuje? Komora spalania, chłodnice i wytrysk paliwa. Dobrze. A łożyska? To Jany nam odblokuje. Dobrze. Lecimy do kwali? Lecimy. To już zacznę nagrywać. Rozpocznij. A poczekaj, będę musiał sobie jedną rzecz ustawić, może nie będzie w końcu mnie słychać. A, dobrze, nic nie zrobię z tym na razie. Będę musiał pogrzebać, jak mi się zechce.
te pobocza są ładne w USA, co nie? No. Dobrze. Konfiguracja niestandardowa jest chyba. To pamiętaj, żeby paliwo zmniejszyć. Ja już jestem Ja gotowy. też. To powodzonka. Powodzenia. Oj, przestrzeliłem. Jestem ostatni. To sobie mogę wziąć wszystkie nowe części. Darkoven, aktualnie jesteś na 13 pozycji. Podawać tobie informacje, czy nie? Nie wiem. Po dohamowaniu dalej jesteś 13, ale jesteś blisko Estebana Ocona. Około 50 tysięcznych do maksymalnie 1/10. Teraz do Ikiego Tsunody już. Jesteś egzekwo gdzieś tak plus minus z Jukim Tsunodą na P12. O, już jesteś P12. P11 chyba by było najbardziej optymalne, nie? Jesteś 11 na ten moment. Walczy z Okonem i jesteś P9. Co jest? Brawo. P9. No, plus 5. Aha, dobrze, to jednak P14. A ja sobie wymieniłeś samą skrzynię biegów? Tak. Ej, teraz sobie mogę sobie wszystkie części wymienić, bo i tak ostatnia pozycja. Ciekawe, nie powiem. O kurde, ale muszę klawiaturę w końcu wyczyścić. Łociluj. Przydałoby się. Już wygrywasz. O nie, cofnąłem się chyba na 7? Nie, jeszcze nie, dobrze jest. USA będzie hardcorem, jeśli chodzi o kary, nie? W ogóle to Tak, sam też tor tak jest myślę. przyjemny. Sam tor w sobie, Na myślisz, eskach że... można złapać od razu 3 sekundy. O tak. Czyli można Później mieć kolejne deski. 3. Prawo, Cicho, lewo. to tego się nie stanie, cicho. Tak się nigdzie nie stanie. Dobrze, czyli wymieniamy wszyściutko. Jezu, powiedzcie mi naprawdę coś pozytywnego. No naprawdę, to jest mało motywujące Nawet za jestem. P9 narzekają. Tak, dokładnie. Ja pierdziule. Ej, dobrze jest. Będę startował prawdopodobnie z samymi nowymi częściami. Lecimy już do wyścigu. Lecimy. Let's go. Powiedz, jak to by się wczyta już po gridzie. See how our
drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Ricciardo, Sergio Perez, and Norris, Vettel, Stroll, Fernando Alonso, and Esteban Ocon, Tsunoda, Giovinazzi. Ja kardiakby nie dostałem. Mick Schumacher, Raikkonen, Russell, Nicholas Latifi. Jaką tobie strategię proponują? Zaraz zobaczę. Bo ja mam softy, softy, medy. Po 9 okrążeń na softach i 10 na medach. Softy, softy, medy mówisz, tak? Tak. Tak twierdzę nawet. Ewentualnie zastanawiam się nad strategią softy, hardy, ale hardy tutaj mogą nie być dobrym pomysłem. Dobra, niech i tak będzie. Ewentualnie wiesz, nad czym się zastanawiam? Żebym zrobił medy softy. Bo będę się przebijał z końca stawki. Co o tym sądzisz? Nie wiem, co ci powiedzieć. No, ja spróbuję te softy, softy, medy. Ewentualnie spróbuję zmienić coś w trakcie. Ja zrobię albo soft, albo medy softy, albo medy softy softy. Zależy, jak będą pierwsze softy. W sensie w sumie też zależy od medów. Ale dobrze, lecimy. 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 Dobrze. 22 kara cofnięcia na polach startowych. Tak jest. Nie mam jeszcze, nie wiem jeszcze, czy jestem włączona system zapobiegania wyłączeniu silnika. Ciekawie się bawicie. No, ja wreszcie startuję bez żadnej pomarańczowej ikonki z prawej strony. No, w końcu. Zastanawiam się, czy to była dobra decyzja, patrząc na to, co się odwalało. Ale w ogóle pęknięta opona Gasly'ego w poprzednim wyścigu, to była taka komedia. Przecież chłop jechał... Ale to coś tu się poczekaj, coś tu się pomieszało, bo ja jestem 13 w tej chwili. A powinienem być 14. Nie, bo to tak jakby weź sobie inaczej. Nie, to jest 5 miejsc, bo byłeś 9, a 9 na 10 to już jest 1. 10, no tak, 11, tak. 2. 11, 12, 3. No właśnie. Tak, tak. Nawet jeśli to nie powinieneś narzekać w żadnym stopniu, nie? Jakby się gra pomyliła. Chociaż to jest chyba niestety niemożliwe, jeśli o to chodzi. O Jezu, ale bym Mazepina wywalił. No tutaj idzie chyba ten. Będzie szło ostro paliwo i opony. Ale RS się szybko ładuje. Będzie ostro szło, nie wiem, bo zaproponowali mi o dziwo jeden na plusie. No ja wziąłem trochę więcej. Walczymy już z Uralkali i pokazujemy Mazepinowi, jak ma jechać. Jak ma pięknie mnie przepuszczać od zaraz. A przy okazji muszę dogrzać opony. Bo przodu w ogóle nie mam dogrzanego, jak patrzę. O, Iggy, to dogrzałem z przód 86, tył 91 i lecimy na meda. Pierwszy... Te jeden to będą piękne dymy. Zawsze w sumie te jeden tak, chyba dokładnie. Były dymy. Najważniejszy zakręt po starcie. Byle się nie uszkodzić, co nie? Mhm. A startujesz po lewej czy po prawej? Po prawej, po prawej. Widzę chyba. Raikkonen jest za tam. Dobra, powodzenia. Powodzonka. O, ciekawy start. Przebiłem się trzy pozycje na razie. Możliwe, że zaraz będzie czwarta. Nie będzie czwartej. Schumacher tam blokuje, widzę. Za tobą.
Patrząc po grupce, nie wiem, czy to ty blokujesz, czy Schumacher. O, Gast się bierze za Raikkonena i Latifiego. Mam już jedno ostrzeżenie, jak u ciebie? Bez. Bez? Ładny. Niestety Stroll mnie porobił, go nie wyprzedziłem. P11 czy P10 masz? P10. Chyba. Ładnie. No pal Ers, dawaj. Kurde, Stroll znowu ze mną wygrał. Nie mam problemu, żeby wyprzedzić Lansa Strolla niestety. A i wyprzedza mnie prawdopodobnie Alfa Romeo. Nie. O Jezu, co on zrobił? On się bał mnie wyprzedzić i on się przez to rozwalił, bo jakby zrobił takie gwałtowne ruchy, wiesz o co chodzi? Mhm. Jakby czasami się przestraszy i zrobi dwa gwałtowne bardzo ruchy, to wtedy spinuje. A nie uszkodziłem się? Dobrze, nie uszkodziłem się, najważniejsze. Tak, w końcu! Skończył mu się tor i musiał mnie puścić. Tak jak ja prawie puściłem swoje marzenia o dobrym miejscu. O, zaraz będzie kara, hello. Ile do ciebie Esteban traci? 3,5. Ile? 3,5 chyba. Ojej. To jest mocno w tyle. Ja mam teraz mini ścinki jeszcze i tracę niestety. No jest pierwsze. Schumacher jedzie 12 na ten moment. Nieźle. Ale ja go prawdopodobnie wyprzedzę, bo się bardzo szybko zbliżam. Kurde. O Jezu, prawie dostałem karę. I mamy to, czy nie mamy tego? Mamy, pięknie. Dobrze, wyprzedzam Estebana. Witamy Okon. Cześć Darkoven. Siema. Ja tu ciągle palę, a jeszcze mam 90 hersu. Co jest? Bardzo szybko się ładuje. Tak, to mi się bardzo podoba. Mi też.
No to chyba tego aż tak nie powinny wykorzystywać, nie? Kurde. Co się stało? Uszkodziłeś się? Nie. Walczę z Alonso, cholera jasna. Ten to jest tutaj normalnie. Jeszcze gorszy niż na live'ie. Niż na czym? Niż na żywo. Dobra, jeszcze trzeba na oponę uważać. Prawie dostałem trzecie ostrzeżenie w tym samym miejscu, o dziwo w trzecim sektorze. Mam problem. Oj, proszę, nie chcę. Dziękuję. Okon już do mnie traci prawie 2 sekundy. %20 już mam. Poleciałeś? Nie. Aha, to tam z tyłu coś się stało. To poleciał Mick Schumacher. Mick Schumacher. Mi się zdaje. Zaraz na prostej zobaczę sobie dyrektor wyścigów. Jesteś ciekaw, kto to? No. Tak, to jest Nikita. Ciekawe. DNF? To co, on tam musiał się chyba rozwalić, czy przestrzelić? No jak on dostał DNF, a nie DSQ? Czy tam, Jezu, to nie pisało, mi się zdaje, że... Nie pisał tam chyba, że... mechaniczne? Nie wiem, zresztą nie zobaczyłem dobrze. Ale widzę, dobre tempo ma tutaj stawka z przodu. Jaki ja mam problem, żeby dogonić Tsunodę. Kurde, no widzę tego Tsunodę z przodu, coś tam się zbliżam. Dobra, mam już 26 najwięcej, jak u ciebie? Nie mam jak sprawdzić. Dobrze. Jak mi wyskoczy, to ci powiem. Ja mam już 20 najmniej. Może powiem tak, tył 20, przód 26, bo tak mam. 33. 33? Ej, to w sumie nie ma tak dużej różnicy. Jeszcze niby 11 okrążeń, żeby zrobić jeden pit stop, strategię. Który jesteś, 8? Tak. 7,9 sekundy do ciebie tracę. Ile? 7,9 sekundy. Ty już puszczają, widzę. Dobrze widzę, czy nie? Tak. No właśnie. Jak dogoniłem teraz tak mocno Tsunodę, jadąc gorzej dużo od swoich czasów, właśnie się zdziwiłem. Okon w ogóle jest chyba uszkodzony, bo chłop już do mnie traci 6 sekund. Co stroll jest w ogóle za mną? Co jest? Thank you.
dostanie pół sekundy do Tsunody. No ja zmieniam teraz. Już zmieniasz softy? Mhm. A, okej. Zobaczymy, któremu z nas bardziej się opłacą nasze taktyki. Już? O, bo ty przed chwilą mówiłeś, że zjeżdżasz, dobra. Ja będę te opony musiał prawie że do 80 trzymać. O, już prawie w DRS-ie Tsunody. Oj, przesadziłem, chciałem za szybko. Straciłem prawie sekundę przez to, że chciałem pojechać bardzo szybko. No co jest z tym Okonem, ej? No mówię, że on jest właśnie strasznie wolny. Jezu. Nie myślałeś, że aż tak wolny? No. On dobra, do mnie muszę ich objechać. Bo... Dobra, objeżdżam. Jak opon ciebie będzie blokował, no to ja. Nie, objeżdżam teraz tego Gasly'ego i od razu niego łyknę. Trudno, spalę Ersa, ale patrz i tą też. Ja mam 50 Ers. Więc wiesz. Też mnie przyblokował. Też ciebie przyblokował? Tak. Musi mieć jakieś uszkodzenia podłogi, dyfuzora, coś takiego, nie? Może. To jest niemożliwe, żeby on sam z siebie na softach jechał aż tak wolno. Do 18 bym musiał wytrzymać na medach. Zastanawiam się, czy to jest realne. Jak myślisz? No, obserwuj, bo to wiesz. Jak mi dochodzi do 60, to ja już nie mogę jechać praktycznie. A softy takie już były? Nie, 45. A chciałeś ich podciąć? Tak, ale niestety nie przewidziałem Okona w tym całym zamieszaniu. No i Strolla i Ricardo jeszcze, którzy ciebie objechali. Dokładnie. A nie, Stroll w sumie ciągle za mną był. Więc Ricardo ciebie objechał. A ile tak. Tracisz do Ricardo? 2 sekundy. O kurde, to ja już dużo tracę na tych medach. Chociaż jakby do nowych softów dużo tracę, ale do starych to już nie mają podjazdu. Yuki już mogę mieć zaraz za nim DRS. Już zyskuję do Fernando. Także wiesz. Nie.
Kurde, prawie ostrzeżenie dostałem. Już mam, zaczynam mieć problemy już powoli w eskach. Mam 50 z przodu. No, to już tak. Jeszcze mogą 7 puszczać. Okrążeń. 7 jeszcze okrążeń. Nie, to ja po prostu medy przetrzymam, żeby softy później były lepsze, nie? Żeby softy później były mniej zużyte. To chyba będzie najlepsza opcja, nie? Mhm. Dobra. 0,4 za Tsunodą. 3 sekundy za emerytem. Prawie się uszkodziłem od Tsunodę. Aż tak wolno jedzie, że w zakręcie, w którym jechaliśmy tak samo, nagle on tak zwolni, że po prostu musiałem na pobocze uciekać prawie, że... Boże, co te boty wyprawiają tutaj? To Stroll też jest uszkodzony? Nie zjeżdża. Stroll nie wiem, Stroll jeszcze nie zjeżdżał, wiesz? Dobra, teraz go łyknę. Dużo zyskujesz na tych softach. A mnie Yuki blokuje niestety. Co? Fast slapa masz? Pod koniec wyścigu będę strasznie nad wami zyskiwał, jak wszyscy będziecie w sumie na medach, nie? No. Więc wtedy mogę w sumie to podgonić, co jest teraz. Dobra, Tsunoda łyknięty zaraz będzie. Ja Ricardo łykam. To Ricardo chyba miał problem z wyprzedzeniem ich, że tak, że już go wyprzedziłeś. W sensie, no, był dużo przed tobą. Dobra, widzę was. Czterdzieści prawa tylna, najmniej 39, już 40. No, u mnie już 20, nie? A ty teraz na oponach zrobiłeś fastest lapa? Tak. Czy wcześniej? Wcześniej, wcześniej. Na tych? Ale na tych jakby, czy na tych, na tych, na tamtych softach? A, na tych softach. To już chyba jest etap, na którym powinienem zjechać, mi się zdaje. Co o tym sądzisz? Wiesz, mi to pasuje, jakbyś zjechał. Ja mogę Tsunodę zaraz tam jakoś, wiesz, bo... Nie, ja sobie z nim poradzę zaraz, spokojnie. Chociaż jakby, wiesz co, mi się dobrze jedzie na tych medach, ale widzę, że tracę. Na nich nie mam jeszcze żadnego problemu. I się właśnie dlatego zastanawiam, może by hardy wziąć? Nie, hardy nie. Jak myślisz, zjeżdżać, czy nie, tak szczerze? No, możesz spróbować. Patrz, no, kurde, no, nie będę... mogę dziada dogonić. No mówię. Ale teraz będzie miał jeszcze DRS, ale już zaraz no, za okrążenie nie będzie już za mną miał. Tu, o! Przypuszczać ciebie nie będę, bo już zjeżdżam, więc tak troszkę, wiesz. Softy, 60% medy jeszcze są tutaj. Tsunoda zjechał, jestem przed Tsunodą. Będę walczył, żeby wyjechać na 10 pozycji. Dobra, wyjechałem na 10. Imo, komuś może zaraz opona walnąć, Imo.
O, teraz wszyscy są na medach, więc dla mnie to jest najlepszy czas. Chciał teraz te okrążenie lekko odpuścić, żeby ewentualnie się do Alonso nie zbliżyć. Jak będę teraz próbował fastest lapa zrobić. Tak, no jak ja nie tryhardując się zbliżyłem 0,3 na jednym zakręcie, to muszę odpuścić lekko. Sekundy zyskałem w jednym miejscu. Dobra, lecę. Aj! Pin? Pierwsza kara. Blokuje 100%. Chociaż git, nie? Mhm. Na 1,31, ale wątpię. 15% już mam. Także no. Stało, uszkodziłeś się? Nie. Wykorzystuję informacje, które dostaję podczas wyścigu. Czyli co jest? No, wyskakuje ci, jak się zbliżasz do pit stopu, to ci pokazuje i wiesz, na której pozycji wyjedziesz. Dostałem o dziwo karę, ale poprawiłem się o 90 tysięcznych. No, ale kara może mi teraz mocno pokrzyżować plany. Dostałem w taki głupi sposób w sumie. Dużo razy wcześniej tak wyjeżdżałem i nie dostawałem. Powracałem w sumie na tor. T
4 sekundy za mną jesteś teraz, dobra. Czyli na tym stincie już zyskałem, dobra. Opony sobie zjadę, jak będą już mi proponowali, czyli za ile? 22 gdzieś. Tak, 22. Zbite 15 okrążeń nie dostałem. Przez zbite 15 okrążeń jechałem z dwoma ostrzeżeniami. Ja też. Już mam karę. Ja i też. Znowu ostrzeżenie. W tym samym miejscu, w którym przed chwilą dostałem karę. A wcześniej tam mi nic nie dawali za to. Ciekawie. Nie powiem, że nie. O dziwo nie dostałem właśnie żadnego ostrzeżenia w eskach. To mnie mygać na razie dziwi i oby tak zostało. O, poprawiłem się w pierwszym sektorze o 0,2. 200 tysięcy, przepraszam. Ci na medach już raczej nie będą zjeżdżać, to jest najgorsze. Mhm. No chociaż, ale nie, może i nie zjadą. Siema Seb. Już nie mam takiej dobrej trakcji, już tego w prawo nie przejeżdżam w pełnym gazie. Ja pierdzielę, kolejne ostrzeżenie, zaraz tam dostanę karę kolejną. Bo wyjeżdżam ciągle, muszę przestać. Albo od razu powrócić też. No i teraz ja podciąłem Ricardo. Brawo. I to dosyć sporo. Ale pod koniec będziesz miał troszkę gorsze opony, nie? Ale to tylko troszkę. No. O, ja tu walczę, żeby być w DRS-ie Seba. Ale chyba nie jestem. Chociaż jest, mam DRS od Seba. Pogchamp. Lecimy z nim. Jazda z Sebami. Dobrze, Seb już zaliczony wyprzedzanie. Nim jeszcze mediumy każą wziąć zaraz. No Ricardo wziął medę. Co? Ja softy znowu wezmę. Ale musiałem teraz zwolnić, żeby drugiej kary już nie dostać. Czterdzieści mam dopiero. A na 22 zjeżdżam, więc będę miał prawdopodobnie zużyte tak jak poprzednie medy. Ja będę musiał cisnąć, żeby mieć te punkty. Okon jest za tobą? Alonso. O Jezu, Seb.
chleb mnie prawie wyprzedził. Ersu? Co? Ile masz Ersu? 60. A, okej. Zboksować. Tak, next lap. Zeb mnie nie wyprzedzi teraz, więc oszczędzamy Ersik. Dobra, zjeżdżamy. 50%, 50, 10, 2, 3 będą te opony. Na ten moment. Albo dziesiąty, kto jest dziesiąty? Ricardo. Dobra, dzięki. O Jezu, straciłem pół sekundy, bo mi grę zlagowało. Ej, paliwa tutaj mega mało trzeba brać, bo mi prawie nic nie zeszło. Mi też nie. Co moje softy są, dobra. No będę walczył z Tsunodą. I wyjechałem 12. Znaczy 11, nie 12, co ja gadam. Nie! Mam drugą karę. Jak jestem upośledzony. Hamilton DNF. Co? No. Co ty do mnie powiedziałeś? Hamilton DNF. Właśnie go mijam. Ja pierdziule. Podoba mi się. Dobrze, no nie dali. O nie, dali mi DRS. Dobra, to Lensa już z nami nie ma. Miał piękny pogrzeb. Lensa już nie ma w punktach. Miał piękny pogrzeb. I cyk P9.
Ile do ciebie traci Alonso? Dychę. Ile? Dychę. Ojojoj, to już nie mam szans ciebie dogonić. Będę walczył chociaż, żeby jakoś dużo do ciebie nie stracić punktów po tym wyścigu. To może być pierwszy wyścig, w którym obydwoje zapunktujemy. Chyba. Nie no, był już na pewno jakiś. Jak mi się wydaje. W takim razie? Nie pamiętam. No właśnie. Muszę obejrzeć. To sobie przypomnę. Ej, rekord w drugim i trzecim sektorze. Jazda. No i to już nie jest rekord. Dziękuję, do widzenia. Nie, jestem downem. Jestem 11. Co zrobiłeś? Pin. To walczymy o punkty w dzisiejszym wyścigu. Mam przegrzane tylne opony. Czemu ja mam niebieską flagę? A dobra, Latifi jest przede mną. A Latifi jest? Ojoj. A ja nie będę prawdopodobnie w punktach przez swój debilizm. Bo chciałem przejechać szybko zakręt. Okrążę 2 sekundy na lapa, bym musiał do medowców odzyskiwać. Czyż to jest nierealne? Zaraz dostanę kolejną karę, ale super. Co się tam stało fajnego dla mnie, czy nie? Jeszcze nie. Myślisz, że coś tam się stanie? Nie wiem, bo już miałem przed chwilą, wiesz, już mój bolid miał ochotę pojechać sobie w bandę. Aha. Już mam luźną kierownicę, czyli nie mam przyczepności. A muszę Fetelowi uciec, cholera. Sekundową, czy ile masz teraz? 3. No, a ja zaraz będę miał 9. Jedno ostrzeżenie mnie dzieli. A muszę 8 sekund zyskać jeszcze do Tsunody w tym wyścigu. Dlatego prawdopodobnie nie mam punktów. I Fastest Lap pójdzie. Także pozdrawiam. Ja muszę teraz delikatnie jechać po prostu. Norrisa i tak nie dogonię. Ale jeszcze mogę Fetela zatrzymać. Oj, Norrisa na pewno nie dogonisz, jak ja patrzę, to wątpię. No niestety paliwo robi swoje. Co robi swoje? Paliwo! Paliwo? Paliwo, ja mam 1,4 cały czas. W sumie ja też. Niestety, a boty pewnie miały idealnie wszystko ustawione, nie? Jak to boty. Zostań tam, Tsunoda. No i dupa! Nie mam, mam po wyścigu. 9 sekund. Bo musiałem wrócić na tor po kolizji z Tsunodą. Po wyścigu żegnamy. Fastest Lap przepadnie. A ty który prawdopodobnie będziesz, jeśli jak będziesz... Mi się uda, to będę piąty. Jak się uda, bo już mam 40% opony. I już zaczynają się poddawać. Ale Fetel wcale nie ma lepiej. Już mu uciekam.
Muszę po 3 sekundy na okrążenie zyskiwać do Tsunody, żeby mi się udało. Chyba nierealne, nie? No mi się nie udawało tyle zyskiwać do niego, słuchaj. Ale spróbuj, no masz softy. Co on ma za oponę? Medy zużyte. No. To jest realne. Oni mi jeszcze na medy każą zjechać w tym wyścigu. Na tym okrążeniu. Przecież niech oni z tego stratega wywalą. Przecież 3-letnie dziecko lepszą strategię by zrobiło. Niż zjeżdżanie na przedostatnim okrążeniu na nowych oponach. Wiesz co, ja muszę cisnąć najlepiej praktycznie jak potrafię. No ja to samo. Nie mogę uciec od fotela. Na takim ryzyku. 5 sekund już. Muszę jeszcze 4 sekundy zyskać. Stroll, dopomóż mi. Pięć i trzy już do mnie traci. 5-4. 5-6. 3 sekundy w okrążenie trzeba zyskać po prostu. Innej opcji dla mnie nie ma. Sześć i dwa, trzy. A jeszcze będę zyskiwał na razie. Sześć i osiem. Dawaj. Siedem sekund, 2 sekundy już tylko. 1 i 7 już tylko. Eski przejechałem jak, nie wiem, jakbym jechał w jakimś, nie wiem, jakbym jechał na softach dopiero po wyjeździe z boksu. 0,7 jeszcze. 0,5 sekundy. Żeby mieć 2 punkty. Valtteri teraz może dużo odrobić do Hamiltona, bo Hamilton nie ukończył teraz. Połowę tego odrobić. 4,3. Na ten moment jest 9 sekund. Dobra. 9,3. Plan wykonany. Dawaj. Dziesięć sekund za mną. Tak. P10. Tak jest. Z ostatniej pozycji. Ładnie Bottas ciśnie w Japonii i tutaj ładnie pojechał. Odrobił... O kurde, on odrobił 35 punktów do Hamiltona, a tracił 50. Bottas może jeszcze być mistrzem świata, co jest? No. Mi teraz uciekniesz pewnie na jakieś 10 punktów.
prawie 29 level już. Ładnie. Ja mam już jakiś inny i to tak się strasznie ciężko wbija. Co jest? Co masz inne? No mam jakiś prestiż teraz i ciężko się to wbija. A ten prestiż, wiem o co chodzi. Ja praktycznie już 29. Poziom... Valtteri Bottas obejmuje prowadzenie w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Co jest? Ty już wyprzedziłeś Estebana Ocona. Fajny wyścig, ciekawy na pewno, nie? No, dobre doświadczenie na 100%. Jakbyśmy wzięli obydwaj tak paliwa na 0,3, 0,4. U mnie 0,1 by nawet było git. Bo 0,4 przez cały wyścig zużyłem. 0,04, przepraszam. O Jezu, no i co ja mam teraz? Nic nie mogę wybrać. Możesz bez komentarza wziąć. Aj! Zapomniałem, widzisz. Niedobrze. Pamiętaj, jak masz jej dosyć. Tak, przekraczasz wszelkie oczekiwania. Nie no, ładnie ciśniesz od dwóch wyścigów. Drugie i piąte miejsce w Ferrari. Ładnie dzisiaj idziesz. Znowu mnie o tego Williamsa pytają. No chcą, żebyś tam poszedł. No niestety, nie było nic takiego, co mogłoby podbić nam morale, chociaż tak są wysokie. No. W zespole. No i wygrałem z Ricardo, proszę bardzo. Ja do ciebie dalej tracę 7 punktów w naszej rywalizacji. A u siebie wygrałeś ze mną rywalizację, czy nie? Tak, tak. Okej. Nie, bo to akurat się wbiło, jak nie miałeś ukończonych tych. Bo najpierw miałem Russella, po Russellu ty, tak? I ten. No ale już przynajmniej wiem, z czego się to bierze, tam pytają w tym wywiadzie. Kogo uważasz za największego rywala i wtedy się zmienia. Na pewno dużo informacji, czyli tak, szybko schodzą opony, nie schodzi paliwo, aż dziwne, bo na treningach bardzo schodziło szybko. Myślałem, że w wyścigu też będzie schodzić. No, jeszcze jeden taki występ i łykamy Alfa Tauri. No. Jazda z Alfami Tauri. A, bo tu Gasly tak narąbał. No Gasly mocno narąbał teraz w Alfie Tauri. W Singapurze był trzeci, pamiętasz? No. Gasly zdobył trzecie miejsce w Singapurze? Mhm. Bo w wspaniałym Singapurze przyszła Japonia, w której nie ukończył przez oponę. Dokładnie. I potem... USA. No dobra, to co? Odcinek 16 dobie końca.